Nie do wiary, że ten debil dzban, który nie potrafi się wysłowić, napisał książkę. Siema, witam serdecznie, moi drodzy. Niestety pora opuszczać Jordanię, tak więc zakupy zrobione na samolot. Jest nawet, bym powiedział, ciepło, ale koszula jest, słuchajcie, opięta, chyba parę kilo się ulało, że tak powiem. Idę się pakować i zawijamy. Chciałem wam pokazać, jak wygląda klawiatura arabska. Tutaj macie wszystkie znaczki arabskie do nauki, byście chcieli. Tutaj macie cyferki, to jest ważne, żeby czasami sobie zrobić zdjęcie w bankomacie, jak wyglądają cyferki po arabsku. Zobaczcie, 2 i 3 wyglądają niemalże podobnie i 7 i 8 również, tylko są odwrócone znaczki. Piątka takie 0. Przynajmniej jeszcze dość spokojnie. Mój lot jest za jakieś 4,5 godziny, tak więc wcześniej się po prostu wymelduję z hostelu i będę jechał pomału na lotnisko tutaj w Aqabie. Nie ma niestety autobusów na lotnisku jak w Amanie. Co tam? Wszystko w porządku. Słuchajcie, koleżanka z Francji, ale mówi po polsku. A tak, ja jestem półpolką. Półpolką jestem, tak. Bardzo dumna. Bardzo dumna, bardzo fajnie. Miłego dnia, hej. Do w hostelu się poznaliśmy. A wracając do tematu właśnie autobusów, to nie ma tutaj na lotnisko. Podobno są taksówki, ale miałem farta i dziewczyny z hotelu jadą w to samo miejsce, więc zabiorę się po prostu z nimi. Słuchajcie, jestem już na lotnisku, najbardziej lajtowa chyba odprawa. Mam wszystkie dokumenty? Tak. Pokazać? Nie, nie trzeba. I tyle. Podchodzę dalej, pani trzeba mówi, że coś tam mam zrobić, nie usłyszałem. Zakładam maseczkę, ona mówi, nie, maseczki nie trzeba. Proszę pokazać paszport. Tyle, dziękuję, do widzenia. Słuchajcie, pracownicy w ogóle nie chodzą w maseczkach tutaj, tylko i wyłącznie turyści, więc ludzik nie planuje zakładać. Najprawdopodobniej tylko trzeba będzie założyć na lot. Tak więc jestem już na lotnisku, wszystko jest ok, lecimy za chwilę. Mamo, witam serdecznie, moi drodzy, w Berlinie. Niestety nie nagrywałem drogi, ponieważ miałem siedzenie nie przy oknie i dodatkowo miałem taką niezbyt ciekawą parkę siedzącą koło mnie w samolocie. Niezbyt bym powiedział grzeczną. Jest gości około 50 lat. Oczywiście tutaj byli bardzo tacy, że tak powiem, niegrzeczni. Gdzieś tam całując się na siedzeniu i się obciskując, co raczej nie wypada. Powiem wam, ciężki lot, do tego 4 godziny ponad płaczące dziecko, ale powiem się, że już jestem na miejscu. Resztę sprawozdania, słuchajcie, jak dotrę na kebaba, bo jestem turbo głodny. Miejmy nadzieję, że wszystko ok z pociągiem. Siemano, witam was serdecznie chyba. Piotr Paweł Przywarski, oficjalnie już wróciłem z Jordanii. Będę chciał zrobić taki krótki odcinek podsumowujący, jak było, jak mi się podobało, jakie są moje wrażenia na temat tego kraju. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Zatem, Jordania jest dość ciekawym, bym powiedział, kierunkiem, jeżeli chodzi o podróżowanie i bardzo często wydaje nam się, że będzie bardzo tanio. Biorąc pod uwagę to, iż loty są często w okolicy 50, 60 czy nawet 100 zł z niektórych polskich lotnisk, cyk, wsiadacie sobie, nie wiem, gdzieś w Poznaniu, powiedzmy, lecicie do Aqaby albo do Amanu, nie wiem dokładnie, jak te loty figurują, ale można dolecieć tanio. No i później trzeba dokupić wizę i dobrze byłoby zakupić tak zwanego Jordan Passa, który kosztuje w granicy 70 dinarów, co na chwilę obecną to 99 dolarów. 400 ponad złotych kosztuje taki Jordan Pass wraz z wizą, plus bilet w jedną stronę, plus bilet w drugą stronę, no i macie na dzień dobry jakiś tam złotych, powiedzmy 800. No i dodatkowo często tak bywa, że lądujecie na przykład w Amanie, na lotnisku oddalonym 30 km od centrum.
Jeśli lecicie po raz pierwszy lub macie walizki i nie chcecie się tułać autobusami miejskimi, bierzecie taksówkę i są z góry ustalone stawki, czyli 22,5 dinara za dojazd do części, która nazywa się Downtown, przedmieścia Amanu, gdzie większość turystycznych rzeczy jest usytuowana. I często jest tak, że przylatujemy i po prostu, nie wiem, podchodzi do nas kierowca i mówi: no to ja was zabiorę, 30 dinarów. Jest to oczywiście oszustwo, dużo ludzi płaci, bo nie wie, ile powinno kosztować. I wtedy taka taksówka nas wychodzi, słuchajcie, niemalże 180 zł, ponieważ 1 dinar na chwilę obecną, jak nagrywam ten filmik, to 6 zł i słuchajcie, 15 groszy. Mocna waluta w stosunku do waluty polskiej. Można powiedzieć, że polska waluta jest słaba. Ktoś się zesrał do mnie ostatnio na filmiku, powiedział, że jestem debilem, bo jak mogę porównywać jakąś walutę do waluty polskiej? Ale mam porównywać do rupii indonezyjskich, czy do jakiej mam porównywać waluty? To, że dana waluta z dolarem stoi tak, a nie inaczej, to nas raczej to średnio interesuje, bo większość z nas po prostu płaci polskimi złotówkami, mając złotówki na polskim koncie. Co do wypłacania z bankomatów, korzystania z kart płatniczych, większość bankomatów, większość, niemalże wszystkie pobierają horrendalną kwotę w okolicy od 4,5 do 6 dinarów, co słuchajcie, daje niemalże 40 zł za wybranie pieniędzy z bankomatu. Dużo, bardzo dużo. Na lotniskach również kurs jest bardzo słaby. Za dolara powinniśmy otrzymać 7... dinarów? Nie, przepraszam. Dobrze. Za 100 dolarów dostajemy 70 dinarów. Tak więc na lotnisku dadzą wam 65, czyli macie 5 dinarów w plecy, czyli z matematyki wynika, słuchajcie, że 30 zł jest tak przy każdej setce, ponad 30 zł. Jest jeden bank, który nazywa się Jordan chyba Riyad Bank. To jest bank katarski i z niego pieniędzy, w sensie prowizji, nie będziecie płacić. Więc to jest jedyny, o którym słyszałem, że nie pobiera prowizji. Dodatkowo, jeżeli chodzi o płatność kartą, płaciłem w niektórych miejscach, w niektórych hostelach płacić można było, w niektórych nie, ale głównie w większości miejscówek, takich nawet mniej turystycznych, oczywiście oczekują od was, żeby cię płacić w gotóweczce. Jak jest z transportem miejskim? Działa jako tako. Są autobusy, nie są jakoś bardzo często, są takie turystyczne opcje, które nazywają się JetBus. I one jeżdżą rzadko, czasami raz dziennie, czasami dwa razy dziennie, zależy do jakich miejscowości. Można jeździć takimi zwykłymi, lokalnymi nieturystycznymi autobusikami, ale oczywiście one startują wtedy, kiedy autobus jest pełny. Będzie dzień, że będziecie czekali minut 7 na taki autobus, a będzie dzień, że po prostu będziecie czekali godzinę 20, aż się zapełni i będziecie mogli ruszyć. Więc dobrze jest mieć w Jordanii, słuchajcie, samochód, z kim się złożyć, albo ewentualnie czasami, jeśli jest was czwórka na niektórych trasach, jak będziecie taksówkę, taki kolektywo, jakby to was wyjdzie w miarę podobnie, jakbyście mieli pojechać autobusem. Jakie są moje opinie odnośnie Jordanii? Było fajnie. Ludzie na północy byli bardzo sympatyczni, w Amanie naprawdę fajnie spędzałem czas. Przy miejscach turystycznych było... można było odczuć to, że ludzie mają was w dupie. Nie interesuje ich to, skąd jesteście, jak się nazywacie i co robicie w Jordanii. Przyjechaliście tutaj wydać pieniądze. I niestety można było to zauważyć, jak na przykład robiłem sobie spacer po pustyni Wadi Rum i podczas burzy piaskowej nawet nikt się nie zatrzymał i nie zapytał: hej kolego, może potrzebujesz pomocy, może nawet jak zapłacisz dinara, to cię podwieziemy do miasta. Nie, po prostu wyłożyli kompletnie laskę, tylko tak machali i widzieli, że szliśmy w stronę miasta z Tomkiem i nawet nikt nie powiedział: no nie wiem, to możemy cię podwieźć, jak nie wiem, tam dasz nam dinara, tak, czy tam dolara. No nikt nie chciał w żaden sposób tego uczynić. Dziwnie, ale na pewno w porównaniu do tego, co było na północy, czyli właśnie w Amanie, czułem się tam dość fajnie, dość komfortowo. Nie byłem zaczepiany przez lokalnych, aby wyciągnąć ze mnie pieniążki. Rozmawiałem sobie z nimi
z moimi 8 słowami po arabsku. I to tyle, ale bardzo było ogólnie przyzwoicie. Jedzonko również było smaczne, fajnie, podobało mi się i myślę, że na tym można zakończyć, słuchajcie, Jordanię. Co dalej? Co dalej, gdzie ja będę jechał? No nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie, dowiedziałem się właśnie, że nie wpuszczono Tomka do Iraku. Pojechał na granicę, zajęło mu to 2 dni, aby dojechać tam stopem. Wrócił do ambasady i w ambasadzie powiedzieli, że wizy nie może otrzymać, tak więc na początku miałem jechać po prostu z Tomkiem do tego Iraku, ale może to był jakiś taki znak, żeby wrócić po prostu do Polski, ponieważ Tomek nie został wpuszczony i raczej teraz przekraczanie granicy z innymi krajami może być troszkę niekomfortowe. Można wjechać sobie teraz swobodnie do Arabii Saudyjskiej, która jest od chyba 2,5 roku albo 3 lat otwarta na turystykę. Wiza kosztuje chyba 150 lub 155 dolarów i pierwsza miejscowość, w której ja mam jakiekolwiek znajomości, to jest 1100 km od granicy z Jordanią, czyli raczej przejechanie tego nie byłoby najłatwiejszą opcją. Słyszałem, że również transport publiczny jako tako nie istnieje, jeśli jest, to jest go bardzo, bardzo mało. No i teraz kilka słów na temat moich planów. Jestem w Polsce i tutaj będę najprawdopodobniej przez kolejne dni, niedługo raczej. Będę sobie takie robił krótkie, wiecie, podróże, tutaj sobie gdzieś podjadę, tu sobie gdzieś polecę, tu sobie coś zrobię i planuję taką grubszą wyprawę dopiero na okres maja, maj, czerwiec, lipiec, to będzie takie minimum, żebym ogarnął. I wiadomo, wszyscy myślę wiedzą, dlaczego jestem w Polsce, już jestem na dobrą sprawę na końcówce, jeżeli chodzi o wydawanie książki. Przeczytałem komentarze milion. Jak to jest możliwe, że ten debil, który się nie potrafi wysłowić, mógłby napisać książkę, jak on nie jest w stanie napisać odpowiedzi na komentarz? No słuchajcie, no wyszło jak wyszło, że tą książkę udało mi się, przepraszam, napisać w zeszłym roku i byłem, tak powiem, bardziej chyba nastawiony optymistycznie, że uda mi się ją wydać wcześniej. No nie udało się, w sensie no to nie udało się, ale już jesteśmy na końcówce, więc mam już, słuchajcie, okładkę, mam już tył książki, mam wycenę z drukarni, mam czas oczekiwania na książkę, już na dobrą sprawę postawiony niemalże sklep internetowy i co, i po prostu zrobimy jakoś pewnie na dniach, myślę, że w ciągu 2 tygodni, 3 tygodni maksymalnie odpalimy preorder, zobaczymy, ile książek się na preorderze sprzeda, wtedy taką ilość odpowiednią się zamówi z drukarni, no i będziemy działać. Na pewno będę chciał zrobić jakieś takie spotkania po prostu z wami, z ludźmi, którzy oczekują kupna książki, powiedzmy, osobiście. Myślę, że zrobimy kilka miast w Polsce, na pewno pewnie zrobimy moją rodzinną miejscowość, czyli Dębno, może zrobimy Szczecin, jeśli będą chętni na takie wydarzenie, Warszawa i może jeszcze z 1 lub 2 miasta w Polsce, żeby po prostu porozmawiać z wami, bo za każdym razem, kiedy robiłem takie spotkania, naprawdę poznawałem sympatycznych ludzi i bardzo miło mi się spędzało czas, więc tak też pewnie uczynię, a później po prostu książka dalej będzie dystrybuowana przez firmę zewnętrzną, która będzie zajmować się wysyłką, bo przecież jeśli ja będę na wyjeździe, robić tego nie będę mógł. Tak więc jeśli cokolwiek będzie, to oczywiście będzie filmik na YouTubie i oczywiście będzie informacja na Instagramie, tak więc słuchajcie, śledźcie mnie na Instagramie Piotr Polo Przewarski. Dodatkowo słuchajcie, wczoraj, przedwczoraj sobie odpaliłem TikToka, nie mam zielonego pojęcia, jak to używać. Nie, nie będę tańczył na TikToku, nie będę robił jakichś takich ha-bla-bla-bla, takich tam hachmentów i jakichś rzeczy, nie. Będę wstawiał to, co stawiałem po prostu na mojego Instagrama, czyli ładne widoczki i dobre jedzenie, takie w postaci, powiedzmy, takich shortów. Tylko dlatego raczej powinien mi służyć ten TikTok, aby troszkę przyciągnąć więcej młodych ludzi, którzy są chętni podróżowania, przygód, ale może niekoniecznie algorytm ich jakoś do tego namawia, żeby oglądać podróże. I to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy ważne i ważniejsze, więc filmów na ten moment będzie może ciutkę mniej, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie oglądać. Dlaczego nie ukrywam, że sytuacja, jaka jest obecnie z wyświetleniami, jest po prostu kiepska. Można powiedzieć, cofnąłem się niemalże do poziomu 10 tysięcy subskrypcji.
Nie wiem, czy YouTube nie daje w algorytmach znać. Sprawdźcie, czy macie zasubskrybowany kanał, czy macie włączony dzwoneczek. Obejrzyjcie, nawet jeśli czasami nie macie ochoty, po prostu odpalcie sobie jakiś telefon, połóż go w kąt i niech przeleci filmik, niech się obejrzą reklamy. I to tyle. Myślę, że większość z nas teraz, jeżeli chodzi o kontent podróżniczy, ma spory problem z tym, ale oczywiście będziemy walczyć. Moją sytuację jeszcze i jakby sytuację moich rówieśników, kolegów z branży poruszę na kolejnym filmiku. Dajcie znać w komentarzu, jaki chcielibyście filmik, żebym nagrał, taki luźny z domu, może jakiś poradnik, jak kupować loty, jak szukać tanich lotów, jak szukać tanich hosteli. Mi się wydaje, że to mogłoby się przydać, ponieważ kilka takich poradników, na przykład spakowania, niepakowania, już było i to się oglądało całkiem, moi drodzy, przyjemnie. Zatem z tego miejsca chciałbym się z Wami pożegnać. Będzie, mówię, mi miło, jeżeli zostawicie łapkę do góry, dacie subskrypcję, napiszecie komentarz i będziecie ze mną do momentu, aż to wszystko gdzieś tam powiem, Wam wypali. Tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie do wiary, że ten debil dzban, który nie potrafi się wysłowić, napisał książkę. Nie do wiary. To jest mój ulubiony komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie. Siemano. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Thank you.